Jestem Jakub Brzuska, testuję dla Was zegarek Garmin Fenix 7X w wersji Szafir Solar Titan. Jestem triatlonistą, sport uprawiam od czwartej klasy podstawówki, wywodzę się z pływania, później przeszedłem na triatlon, jestem trenerem i także startuję w swimrunie dla przyjemności. Cześć. Cześć. Dawaj. Czekaj chwilę. Mistrzowie szybkich zmian, proszę, zobaczcie. Już leżą w wodzie. Czemu nie startujesz w biegach górskich, Kuba? Nie startuję w biegach górskich, bo nie mam na to czasu. Jestem trenerem i po prostu najwygodniej mi jest trenować to, co trenują moi podopieczni, bo większość treningów pokrywa mi się z ich treningami i mogę to robić przy okazji. Jak długo testowałeś ten zegarek? Zegarek testowałem 3 tygodnie intensywnie, razem właśnie z moim prywatnym Fenixem 7, czyli tym środkowym rozmiarem 47 mm. Zegarki są w wersji Szafir Solar Titan. Pierwszy raz właśnie, to jest pierwsza nowość, że razem z panelem solarnym możemy wybrać ekran szafirowy. Tego nie było wcześniej, trzeba było pogodzić się z tak trochę gorszym, mniej odpornym na zarysowanie ekranem Power Glass Garmina. Jeśli chodzi o inne nowości, no to z budowy, no to tak, mamy tutaj rozciągnięty bezel, w tym wypadku tytanowy, na uszy zegarka z jednej i z drugiej strony. Śruby są przeniesione właśnie na uszy. Dodano takie specjalne zabezpieczenie przed przypadkowym kliknięciem tutaj koło tego przycisku. To głównie chyba narciarzom się przyda, albo ludziom używającym właśnie w grubych rękawicach tych zegarków. Dalej, no to sensor tętna zaraz się wyłączy, będzie widać. Jest pierwszy raz ukryty za szkłem. Nie jest to już plastikowe ani żadne tworzywo sztuczne, tylko mamy tutaj szkło. Jest to nowy sensor Elevate V4. On jest zdolny do różnych rzeczy, które pewnie tam Garmin będzie niedługo rozbudowywał. No ale mierzy dobrze. W teście będzie właśnie test. Ten zegarek będzie mierzył z nadgarstka tętno, a mój prywatny mierzy z pasa na klatkę HRM Pro. Wyniki były zbliżone, tam średnie tętno przez godzinę biegu różniło się o jedno uderzenie. Dodatkowa nowość, no to wszystkie teraz zegarki mają podstawowo Wi-Fi i Garmin Pay'a, tak? Wcześniej tego nie było w podstawowych wariantach. Jeśli chodzi o GPS-a, no to tu jest chyba jedna z większych nowości. Zmienili chip GPS-a na chip Airoha. Jest to ten sam chyba, nawet którego używa RTX 2 od Korosa. Tylko że tutaj jedna ważna kwestia. Jeśli ktoś chce wielopasmowego GPS-a, to musi kupić co najmniej wersję z szafirowym szkłem. Bez szafirowego szkła te zegarki mają ten sam chip, tylko że mają software'owo zablokowane używanie wielopasmowego GPS-a, czyli tego bardzo dokładnego, który naprawdę w takich warunkach, w gęstym lesie jest naprawdę dokładny i tempo chwilowe, co mogę powiedzieć, jest naprawdę zarąbiste przy korzystaniu z wielopasmowego. Dodatkowo no, wszystkie mają preinstalowane mapy, te szafirowe, bo mają 32 GB pamięci. Bez szafiru jest to 16 GB i trzeba mapy ściągać. Dodatkowo jeszcze na zegarku otrzymujemy dostęp do Connect IQ Store. Też pierwszy raz, jest on ograniczony dość, ale no właśnie tutaj nie złapię, bo nie mam już tutaj telefonu ani Wi-Fi, ale można instalować, odinstalowywać aplikacje, starcze, zegarka i tak dalej. Mapy też przez Wi-Fi możemy już w zegarku ogarniać, nie musimy podłączać go do komputera, tak? Możemy wszystko robić z poziomu zegarka. Kuba, jak sprawuje się ekran? Ekran dotykowy w Garminie Fenixie 7X sprawuje się znakomicie. Jest responsywny, działa bez opóźnień, nawet w zwykłych rękawiczkach, tak jak tutaj. Możemy przewijać ekrany w trakcie biegu, nawet na mokrym ekranie w trakcie takiego umiarkowanego deszczu. Jedyne co, no to nie działa w sportach wodnych. Ekran jest domyślnie wtedy zablokowany i nie da się go włączyć. Wiele osób obawia się właśnie tego ekranu dotykowego z powodu deszczu i wody, tak? Wiadomo, jak był pod kranem, no to ten ekran dotykowy się przewija, ale w trakcie deszczu, nawet takiego już intensywnego, nie miałem z tym ekranem problemów. Jednak jeśli ktoś naprawdę nie chce go używać, to jest możliwość w ustawieniach włączyć. W każdym profilu oddzielnie, albo w ogóle w sportach wyłączyć,
a w trakcie treningu też możemy go wyłączyć kombinacją klawiszy ustawioną w aplikacji Connect. Latarka sprawuje się też nieźle. Znaczy, na pewno nie jest to poziom żadnej czołówki ani tego typu rzeczy. Możemy jej używać tylko w sytuacji awaryjnej. Poza tym no, 5 godzin w trybie całego włączenia w ten sposób wytrzymuje na baterii, na pełnej baterii i z GPS-em wielopasmowym. Możemy ją też ustawić w tryb rytmu, także przy ruchu ręką tutaj ona będzie podwójnie migała, a z tyłu jak będziemy mieli rękę przy tym geście, będzie raz świeciła na czerwono. Kuba, jak Solar, no warunki mamy jakie mamy, jakbyś właśnie przybliżył co tutaj mamy, jaki czas? W naszej pogodzie w lutym w tym roku całkowite praktycznie zachmurzenie cały czas z przelotnymi opadami deszczu i śniegu. Solar w tym zegarku jest do 68% nawet efektywniejszy niż w 6X-ie. Jest po prostu większy tutaj różowy panel fotowoltaiczny, który zbiera więcej słońca. Jego teraz nie będzie widać. Będzie to ładnie pokazane w zdjęciach w recenzji. No ale tak jak mówię, jest efektywniejszy. Przy takiej pogodzie ja miałem wyniki od 9000 luxów do 18000 luxów w trakcie godziny treningu na dworze. Tak? W trakcie, tutaj na tej trasie nawet, on o 10 godzinie potrafił złapać 3000 luxów. No jest to mało, bo Garmin rekomenduje 50000 luxów w swoich tabelkach do jego pełnego doładowania i pełnych możliwości. Tak? No ale w takich warunkach 20-25% doładowania jest możliwe. Jeśli chodzi o żywotność baterii, no to szczegółowe dane będą w recenzji. Będzie 6 testów, każdy po godzinę w trzech ustawieniach, tak? Na początku same wszystkie systemy satelitarne bez wielopasmowego i będzie to bez latarki, z latarką w trybie rytmu i z latarką ciągłą na cały czas włączoną po prostu. No i później te same warunki, tylko że z GPS-em wielopasmowym, tak? Jeśli chodzi o baterię, no to podczas moich testów na ustawieniu wszystkich systemów bez wielopasmowego zdarzało się tak, że przez godzinę biegu on potrafił zużyć około 1,5% tylko, także jest to naprawdę dobry wynik. Tak? Ja z tym zegarkiem trenowałem na obozie ze swoimi zawodnikami i w trakcie 12 dni on zużył około 40%, tak? A był używany do trenażera, do kontroli trenażera, do biegania, do pływania w basenie. Tak? Ja używam zegarka dość intensywnie, bo na każdym kilometrze mam sprawdzany około 4 razy, także on jest podświetlony dość długo. Tak? Jeszcze alerty wszelkiego typu i autolapy na tej zasadzie. Dla ultrasów, no to przede wszystkim ten GPS, tak? GPS jest naprawdę dokładny w lesie, w górach będzie dokładny, eliminuje te odbicia się od gór, od wysokich zabudowań, od drzew, zakłócenia właśnie w terenie takim trudnym, przy którym mamy mały dostęp do satelit. Jedną z nowości, którą docenią ultrasi właśnie korzystający z nawigacji w tym zegarku, jest APA HeadPoint. Polega to na tym, że tworzymy kurs Garmin Connect, zgrywamy go do zegarka, ale jeszcze najpierw jak go robimy, to musimy dodać na nim jakiś podbieg, punkt żywieniowy, cokolwiek, co chcemy dodać. Ciężki zakręt czy skrzyżowanie, które może się nam wydawać ciężkie do ogarnięcia, czyli są dwie drogi w prawo koło siebie i nie wiemy, którą wybrać. I zegarek nam automatycznie na dedykowanym ekranie pokazuje, gdzie, za ile kilometrów to będzie, tak? W czasie rzeczywistym. Czyli jest pierwsze trzy punkty najbliższe na naszej trasie będą pokazywane, na przykład ciężki podbieg 1,1 km, punkt żywieniowy 2,1 km i rozdroże za 3 km. Ostatnio Dominika Stelmach, biegnąc w Krynicy na zawodach, pomyliła właśnie trasę ze względu tego, że biegła na rozdrożu, pomyliła się, po prostu pobiegła dalej, znaczy nie pobiegła na pętlę, tylko pobiegła od razu w lewą stronę, tak? Tutaj w Garminie najprawdopodobniej mogłaby tego uniknąć przez ustawienie sobie w kursie punktu szczególnego, który by jej po prostu zapikał i pokazywał cały czas na dedykowanym ekranie w nawigacji, że przed nią na przykład 500 metrów jest rozdroże, na którym trzeba uważać. Kuba, co dla gadżeciarzy? Dla gadżeciarzy
wchodzimy w mapę. Mamy mapę, możemy ją nakryć ręką. Ona nam przychodzi do trybu zegara na tarczę. Klikamy tylko przycisk start i wraca do mapy. Czary. Dobra, z funkcji pozasportowych. Jedną z nowości jest funkcja stamina. Ona określa nam w najprostszy sposób. Określa nam, ile zostało nam paliwa w zbiorniku w naszym organizmie, tak? Działa to na tej zasadzie, że zaczynamy przykładowo ze 100%, biegniemy sobie rozgrzewkę, ona tam wiadomo zmniejsza się, a później robimy interwały, tak? Na przykład podbiegi. Robimy jeden podbieg i ona zmniejsza się z 90 już do 88, ale na odcinku regeneracji ona wraca na 89 i to tak się zazębia, tak? Regeneracyjne odcinki podnoszą nam potencjalną staminę, a odcinki jakościowe ją zmniejszają. No i co, i teraz jak pobiegniesz coś szybkiego, to ten spadnie? Zmniejszy się. No to weź, dawaj.